Muzyka Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do kobiety: Wyczcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Doświadczamy niejednokrotnie w naszym życiu tego samego, czego doświadczała owa kobieta z Samarii, a mianowicie szukania Pana Boga po omacku. Nieraz w przeróżnych okolicznościach naszego życia. Oddalamy się od niego. Czasem są chwile, że wracamy, znowu mamy duże problemy w relacji do Pana Boga. Nieraz zakorzeni się, zagości jakiś grzech w naszym życiu, który nas oddali od Boga, i przeżywamy taką sinusoidę wiary. I chciałem powiedzieć o tym, że o ile Bóg czuwa i cały czas czeka, i jeżeli tak wspomnieliśmy wcześniej. To szukanie Pana Boga jest podbudowane tą, tą intencją, że ja chcę tego Pana Boga rzeczywiście znaleźć, to Bóg w końcu da się poznać i, i, i szczęśliwie do, 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 dojdziemy do nieba. Natomiast jest pewne niebezpieczeństwo takiego szukania Pana Boga po Macku, szczególnie jeżeli to szukanie Pana Boga po nie jest właśnie podbudowane tą prawą intencją, ale jest powodowany jakimś buntem na Pana Boga, czy, czy ciężkością wymagań moralnych, które stawiają przykazania, czy też pewnym charakterem życia wspólnoty, do której należymy jako wspólnota Kościoła. Jeżeli wtedy dochodzi do pewnej zdrady odejścia na bok dzisiaj, jest bardzo modne szukanie, eksperymentowanie z innymi religiami, wierzeniami. Mamy na potęgę rozpowszechnioną dzisiaj choćby i mamy rozpowszechnione medytacje wschodu, jogę. Są nawet księża, którzy, czy, czy całe zakony, które propagują jogę, czy mantrę w kościele. I to wszystko chrześcijanina, który ma ochrzczone serce, Spycha w rejon jakiegoś niebezpieczeństwa i często bałwochwalstwa nawet. Chcę przy tej okazji powiedzieć też jako egzorcysta bardzo mocno, że każda forma jogi, jakakolwiek by ona nie była, czy eksperymentowanie ze wschodem jest z punktu walki duchowej i pierwszego przykazania jest niedopuszczalne. I mówię to świadomie, wiedząc też, że są księża, jak choćby ksiądz Józef Pereira, mylony często z Rufusem Pereirą, świętej pamięci, który umarł w opinii świętości, który promuje jogę w kościele. Są całe zakony całe, które promują w medytację chrześcijańską, chcą mieszać jogę czy właśnie menty Wschodu. Jest to wielkie niebezpieczeństwo i z mojej praktyki egzorcysty wynika, że w wielu sytuacjach dochodzi do jakiejś formy ingerencji złego ducha w życie osób, które praktykują jogę czy medytację wschodu, a są osobami ochrzczonymi. Dlatego to szukanie Pana Boga po macku jest czasami jest jakimś niebezpieczeństwem, i, i jak najwięcej musimy walczyć o to, by było ono podbudowane tą czystą intencją tym, że my tego Pana Boga pomimo może zawiłych kolei losu naszego życia chcemy znaleźć. Jeśli to będzie w sercu, a nie zuchwałość i szukanie tylko jakichś zastępników, to, to Bóg, tak jak powiedziałem. Dać nam poznać. Więc potrzeba jakiegoś powrotu do źródła, potrzeba powrotu do, do tej studni, gdzie czeka Jezus, gdzie już trwa dialog z Samarytanką, I, i już zbliżając się do końca tych rekolekcji, chcę Was prosić jako ksiądz, byście wrócili do studni, byście wrócili do źródła, byście zaczerpnęli wody żywej, tego czego Bóg pragnie Wam udzielić, czyli daru Ducha Świętego. Chcę też Was prosić o to, byście w tym roku wiary wyznali to kredo, to wierzę właśnie przy owej studni, przy której spotykamy się od początku Adwentu. Tam złóżcie wyznanie wiary przed Jezusem. Pamiętam sytuację, w której egzorcyzmowałem pewną kobietę. I kiedy pytam złego ducha o przeszkody, dlaczego nie może wyjść z tej kobiety, on odpowiedział, że ta kobieta wyrzekła się wiary. Przerwaliśmy modlitwę, doprowadziliśmy do tego, że ta kobieta była na nowo świadoma, z trudem, ale wyznała wiarę. I kiedy zaczęliśmy się znowu modlić, co ciekawe, to jej wyznanie wiary było zupełnie zasłonięte przed, zły, przed, przed złym duchem on tego jakby nie widział. Ja miałem, zanim on odebrał świadomość, spisaliśmy to wyznanie wiary na, na papierze. I kiedy już w czasie modlitwy odebrał świadomość tej kobiecie zły duch, a w momencie sprawowania rytuału egzorcyzmu jest moment, gdzie następuje właśnie wyznanie wiary, to w imieniu tej kobiety ja odczytałem to, co ona podpisała, a zły duch zaczął krzyczeć „Mój niemożliwe, że ona to zrobiła, że wyznała na nowo wiarę, a jednak możliwe, i dzięki temu musiał wyjść z tej kobiety, a ona została uwolniona. Pamiętam też chłopaka, młodego mężczyznę, w czasie ewangelizacji nadmorskiej, który przyszedł do kościoła tylko dlatego, że, że widział, że jest środek tygodnia i że jest dużo ludzi. I to go zaciekawiło. I stał w ławce, a od wielu lat nie zginał nóg w kolanach. I usłyszał słowo poznania. Że jest mężczyzna w kościele, który nie zgina nóg w kolanach, i, i, i dzisiaj Bóg uzdrawia mu te kolana, a znakiem tego będą, będzie drżenie tych kolan. I mówi, że te kolana, I, i on w tym momencie powiedział: Panie, wierzę, że Ty mówisz do mnie teraz. I te kolana zaczęły mu drżeć i zgięły się w tym momencie, i padł przed najświętszym sakramentem szlochając. Został uzdrowiony. Dlaczego? Bo wyznał wiarę. Powiedział: Boże, Wierzę. Serdecznie Was zachęcam do tego, by przychodząc do Sudni, na to spotkanie z Jezusem, w ten Adwent i w tę bliskość Bożego Narodzenia, wyznać wiarę w naszego Pana. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Muzyka